Dobra, słuchajcie, jestem z Magdą, tutaj psa oddajemy i jedziemy na odbiór tego zjazdu. Ciekawe, co się będzie działo. Czy mi zależy, żeby odebrali? Powiem szczerze, nie zależy mi, bo mam umowę zrobioną, że dopiero zapłacę, jak to odbiorą, także kompletnie, no nie w mojej brosce w takim bądź razie to jest. Nie muszę się niczym spinać i wiecie, jak nie odbiorą, to muszą poprawić na tej zasadzie, także fajne jest takie podejście na pewno, nie? No i na tyle, co mogę powiedzieć, nie? Firma się tym zajmuje i ma być dobrze i ja mam na to wywalone, tak jakbym mógł powiedzieć w cudzysłowie, wiecie, o co chodzi. Także dopiero pieniądze dostaną, jak zjazd będzie odebrany i inspektor tego całego, jak ja to mówię, z zamieszania wyda zgodę pozytywną, nie? Także to jest jedyne dobre w tym wszystkim, że ja jako inwestor niczym się nie stresuję, tylko po prostu idę posłuchać, co ma do powiedzenia, czy jest dobrze wykonane i tak dalej, no bo ciekawią mnie takie sprawy, nie? Dobra, to na tyle, zdam wam relację, czy zostało odebrane, ile kosztowało, później zrobię o tym odcinek, także będzie fajnie, pozdrawiam. Tak szybko, bo zmarzłem, pogoda nie dopisuje, to nie ma słońca, także wiecie. No co, zjazd. Powiedziałem, że was będę rzetelnie informować, to was informuję, zjazd nie został odebrany przez inspekcję nadzoru. Nie wiem, jak ona się nazywa. Słuchajcie, jeden centymetr. No co, pomierzył z poziomicą, z miarką, słuchajcie. No co wam powiem szczerze, no nie udało się nawet takiego inspektora ubłagać, jakbym mógł to powiedzieć, nie? Bo zobaczcie, następne zjazdy już są też takie przyniszczone. I też jest górka, rozumiecie, zapadnięcie na przykład na pół centymetra. Nie wiem, ja wam to w kamerze nie pokażę, bo to ciężko. Jest, no bo kostka się lekko zapada. No ale tutaj, no niestety, no nie udało się, musi przyjechać ekipa, musi rozkuć, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tutaj był wykonawca, szef wykonawcy i inspektor, oni ze sobą rozmawiali. Nie ma żadnego problemu najmniejszego, przyjadą, poprawią. Teraz kwestia tylko po prostu, żeby złapać dzień w następnym tygodniu. Teraz widzicie, dlaczego są też takie ceny. To nie jest, słuchajcie, że robota jest źle wykonana. Ja go nie chcę bronić. Broń Boże, ja tu opisuję tylko rzetelne rzeczy, co się dzieje. Ja go nie chcę bronić, ale pół centymetra, słuchajcie. No kurczę, ludzie. No nie wiem. No, jakbyście... centymetr, pół centymetra, no jakbyście, nie wiem, kiełbasę kroili na chleb, no to ja bym zrozumiał, ale... No dobra, słuchajcie, takie są wymogi, tak trzeba robić, to tak będzie zrobione. Cały ten wjazd w antracycie, ten kolor, jest zrobiony idealnie powiedział. Poprzykładał wszędzie poziomice w lewo, w prawo, w tą, idealnie. No ale tutaj mówi, że jest około 1 centymetra zniesienie. To trzeba rozebrać, trzeba to skuć, bo już jest, wiecie, jest beton. To już nie tylko podsypać coś i coś zrobić. No niestety trzeba tutaj ludzi ściągnąć, trzeba sprzęt ściągnąć i trzeba poprawić. Słuchajcie, tu te małe, z daleka wam, te małe obrzeże trzeba rozebrać. Tego nie wolno ruszać. Tu te małe obrzeże i tutaj lekko to zrobić. I tak samo po drugiej stronie, nie? I tak samo po drugiej stronie, gdzieś tutaj mu tłumaczył, bo tutaj jeszcze wszystko sobie pomierzył, to... Słuchajcie, no... To jest... Ja rozumiem wszystko, ja rozumiem, że ktoś takie ma wymogi, no ja rozumiem, ale słuchajcie, centymetr, jeden centymetr malutkiego wzniesienia, no trudno, dobra, trudno. Co ja mogę wam powiedzieć, to nie jest moja praca. Ja powinienem być inspektorowi wdzięczny, bo on to robi dla mnie. Ja nie ponoszę dodatkowych kosztów. Wiecie, o co chodzi? On po prostu robi swoją robotę. Też ja powinienem się cieszyć, no bo słuchajcie, no centymetr, poprawcie mi centymetr kostki brukowej.
No ale dobra, no co mogę wam powiedzieć? No ja się śmieję, bo słuchajcie, no musi tu przyjechać sporo ludzi teraz, albo nie wiem jaki sprzęt i w ogóle, żeby zniwelować gdzieś, no tak trochę prześmiewczo, ja wiem, sorry za to, no. Ale rozumiem, jakby coś, nie wiem, naprawdę mocnego się nie zgadzało, no Jezus. Ale no dobra, słuchajcie, no jest jak jest. Ja tu wam mogę pokazać inną inwestycję, która już odbiega od mojego. Słuchajcie, jeszcze inaczej może. Z całej tej ulicy, to ten wjazd jest zrobiony na medal. Dosłownie na medal, on jest nowy, najnowszy i najlepiej zrobiony. To tutaj, w innych zjazdach, nie wiem czy ja wam pokażę, jak są kostki pozapadane, no to jest tutaj, nie wiem, w kamerze może tego nie zobaczycie. Ale tutaj są co najmniej 2 cm na innym wjeździe. Rozumiecie? No ale trudno. Może są jakieś przepisy, że to po latach mogło się rozjechać. Bo zobaczcie. Zobaczcie gdzie indziej. Krawężniki poobalane. Zobaczcie. Powtarzam, to są na innych działkach. Moja jest tam, zrobiona idealnie. Ale gość był nieubłagalny. No dobra, no trudno. Trudno, informuję was rzetelnie. Firma i tak jest godna polecenia, ponieważ, kochani, no mówcie mi. No bo no nie ma problemu z poprawkami, tu nie było czegoś tam, dokumenty są dobrze wypisane. Dobra, brakowało jednej kartki, takiego oświadczenia, ale to też nie ma z tym problemów. Słuchajcie, komunikacja, przede wszystkim komunikacja między ludźmi i wszystko można dopracować. Jeżeli ktoś czegoś wymaga, coś trzeba donieść, no to niestety to trzeba zrobić, nie? Takie proste podsumowanie to jest z mojej strony. Dlatego widzicie, te ceny zjazdów i wjazdów są takie w takich pieniądzach. Ja wam jeszcze nie powiem, ile to kosztowało. Ja wam to nie porównam z innymi brukarzami. Jeszcze wam nie opowiem, co tutaj się działo. Ja chciałem to dzisiaj wszystko wam opowiedzieć. Nawet mógłbym wam maile pokazać z innymi wycenami i tak dalej. No ale tego nie zrobię, ponieważ ten zjazd nie został odebrany. Wiecie, jak ja robię. Jeżeli coś się zakończy, to opowiadam, jakie były przeszkody i tak dalej i wtedy na końcu albo firmę polecam, albo z daleka od takiej firmy. Słuchajcie, no na szczęście mi się jeszcze nigdzie nie trafiło, że gdzieś jakaś firma spieprzyła, idę z nią do sądu, ciśniemy na siebie i tak dalej. Na razie jestem zadowolony, ale tak to jest wszystko. Dobra. To na tyle w tym dzisiejszym vlogowaniu, kochani. Wyszło jak wyszło, wjazd nie został odebrany w Bydgoszczy na Fordonie, jak to pisaliście, przy słynnej budowie. Dobra, na razie trzymajcie się i pozdrawiam. Kochani, dla motywacji łapki w górę, wypowiedzcie się, co o tym myślicie. No to cześć. Bo zimno już mi jest jak smog. A ja pod tą bluzą mam nic nie mam, nawet koszulki nie mam. Także kochani, jak to mówią w wojsku, góra skóra i opinacze i dresy i zaprawa, pół w zimę. Dobra, pozdrawiam, cześć. Dobra, ja zamknąłem już ogrodzenie, ale zobaczcie, kto przyjechał. Znacie go z tamtego odcinku, no akurat trafiłem, nie? Trafiłem, także pokazuję wam, że serwisik działa non-stop w tej firmie. Bardzo fajnie, ale jest jeden mały problem, o którym on jeszcze nie wie, a ja już wiem. Wiecie, były wielkie wichury, nie? Ale takie wielkie wichury. Ty, ale w sumie wiesz co? Poczekaj, bo to kibel nie był używany. Ja muszę wyciągać. Tak? No to nie ma znaczenia, bo ta woda się ona psuje i po prostu on zacznie śmierdzieć za parę dni. Aha. Mimo to, że nie był używany, to... O, widzicie? W miesiącu, bo teraz słabo nas słychać, bo mikrofonów nie mam. Raz w miesiącu trzeba zrobić, bo słuchajcie, chłopak jest zabiegany. Czeka. Ale nie wie jeszcze, że ja mam niespodziankę w środku, bo były wielkie wiatry. O, proszę.
Także muszę to powyciągać szybko. Weź mnie ponagrywaj, co? A ja to szybko ci wyciągnę. Żeby też widzieli, że ja pracuję. Ja to delikatnie poukładałem. Nie uszkodziłem na pewno tego kibelka. Bo wiatr wiał. Wiatr wiał i nim bujało, nie? Sporo kabin takich mieliśmy przewróconych. Tak? Warto byłoby zabezpieczyć jakimiś kręcikami. Dobra. Dzięki bardzo. No, i można działać, kochani. Można działać. Słuchajcie, no tego nie wiedziałem. Kibelek nie był używany. Stoi czysty i pachnący, ale serwis musi być wykonany. Musi wyciągnąć, ponieważ to będzie śmierdzieć i coś tam, także wlewa taką nową chemię, wywala tą starą chemię i wlewa nową chemię. Także no słuchajcie, no elegancko, nie? Ale zbieg okoliczności, już chciałem iść, furteczkę zamknąłem, znaczy ten i... Dobra, no tu chłopaka widzieliście, no przecież nie będę go kręcił, nie? Tak, po prostu wrzutka do tego ciągu. Ale fajnie to wygląda. Zapytam, co się stało z tamtym chłopakiem, czy dostał ten kontrakt, który był na filmie, czy nie. A ten drugi chłopak dostał ten kontrakt, czy odszedł z pracy? Pracuje. Pracuje? Nie, nie, samochód nie ma, bo po prostu samochód jeszcze nie wjechał. A, słuchajcie, ten chłopak odważny, ten drugi, który był szkolony, dostał pracę, czeka na swój samochód, pracuje. No zobaczcie. Firma rzetelna na pewno, nie wykorzystuje. Przyuczyła i daje chłopakowi robotę. No elegancko. Dobra, słuchajcie, bo zimno jak smok. Ja mam nos czerwony normalnie jak buli. Zostań razem z nami. Nie wiem, czy znacie taką bajkę. Chyba on tam miał nos czerwony. Dobra, to na tyle. Pozdrawiam. Cześć. Heja. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.